Hejka wszystkim, ja jestem Kinga i przychodzę do Was z kolejnym filmikiem. Dzisiaj będzie filmik o moim telefonie, czyli filmik pod tytułem What's on my iPhone X? Jak wiecie albo nie wiecie, ostatnio zmieniłam swój telefon z iPhone'a 7 na iPhone'a X i pokażę Wam, co tam jest w nim, bo w sumie prosiliście, chcieliście zobaczyć, co ja tutaj trzymam, jakieś może perełki, może nie, dlatego nagrywam dla Was taki filmik. Dlatego, żeby nie było, że się chwalę czy coś takiego, ten filmik jest dla Was, ponieważ o niego bardzo prosiliście. Oczywiście serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ Instagram to moje życie i koniecznie musicie tam zajrzeć i zobaczyć, co tam wstawiam i co relacjonuję. Tutaj macie moją nazwę, także zapraszam. Okej, a teraz nadszedł ten czas, żebyście się dowiedzieli, co dzieje się w moim telefonie, co tam czyha. Okej, więc ruszamy. Na początku widzicie moją tapetę, która jest mega. Zobaczcie, jak ją dotknę. To ona się tak zmienia, taki dym. O, widzicie, że dzisiaj jest 24 czerwca, także wuhu. Okej, odblokowuję. I moja tapeta wygląda tak. Są to takie malutkie słoneczniki. Bardzo słodka tapeta. No dobra, przechodzimy do aplikacji. Pierwsza to kalendarz. Mamy tutaj kalendarz. No, każdy chyba wie, jak wygląda kalendarz. Mamy zdjęcia, raczej tam nie będziemy wchodzić. Aparat. O, zrobię sobie teraz selfie może. Jest i selfie. Okej, mapy. Ta aplikacja bardzo mi się przydaje, ponieważ ja w ogóle nie mam orientacji w terenie i jak jestem na przykład w takiej Warszawie czy coś, a czasami u mnie w mieście mi się tak zdarza, że nie wiem jak dojść, bo pierwszy raz idę w to miejsce. Także mapa koniecznie u mnie musi być. Mamy FaceTime. Na FaceTime rozmawiamy z ludźmi. Jest to taki wideoczat. Kalkulator. O, policzmy sobie 6464 razy 999. Uwaga! Magiczna liczba. Ja będąc w klasie matematyczno-geograficznej bardzo go potrzebowałam, ale już o szkole w ogóle nie mówimy. Każdy, kto teraz widział ten wynik, pisze go w komentarzu. To będzie nasz taki symbol tego filmiku. Bardzo fajna liczba. Mamy App Store, chyba każdy wie, o co chodzi. W tej aplikacji po prostu kupujemy albo instalujemy sobie aplikację. Ustawienia. W ustawieniach mamy nic innego jak ustawienia. Mamy wszystko w swoich aplikacjach. Mamy tutaj włączanie i wyłączanie internetu i tak dalej. W ogóle wszystkie ustawienia, co możemy sobie zmienić w telefonie. No. I tak. Zegar. I budzik. Zobaczcie na te godziny, ojejciu. Północ, północ. 20 minut po północy, 4 minuty, 31, pierwsza 8. Jejciu, co to za godziny? Ja w ogóle nie wiem. No, 6. Jakieś magiczne, o 7:26 każdego dnia wyłącz. Mamy wakacje, hello. Dobra, tu już mamy serio bardzo dużo godzin, chyba każda tutaj godzina się przebrała. Okej, pogoda. To też jest niezbędne, bo ja codziennie rano patrzę na pogodę i ufam nawet tej pogodzie. O, dzisiaj mamy bardzo, bardzo brzydko. Zobaczmy, gdzie sobie podróżowałam. Kamilia? Co to jest? Nie wiem. Zielona Góra, Radom, Paryż. O, w Paryżu. Ładnie. Nawet ładnie, 23 stopnie. Okej. Już nie o pogodzie, lecimy dalej. Dalej mamy Facebooka. Każdy wie, co to Facebook. No i nie muszę Wam nic tutaj tłumaczyć. Snapchat. Teraz zrobimy jakiegoś snapa. A co? O. I
i dodam z liska jakiegoś i serduszko. 6 sekund. Proszę mi to wstawić. Okej, okay, lecimy dalej. Musicali. Zobaczmy, co się dzieje na musicali. Każdy chyba też wie, o co chodzi. Jeżeli nie, to jest to aplikacja do nagrywania filmików krótkich. No ale chyba no, nie muszę Wam tego przedstawiać. Przy okazji zapraszam Was na moje musicali. Moja nazwa to Kinga Sawczuk albo Kompleksiara XX. Następnie mamy YouTube. Jeżeli oglądacie teraz ten filmik, to na pewno wiecie, co to jest. No i mamy Instagram. Instagram. Uwielbiam po prostu Instagrama. Na Instagramie bardzo się udzielam i kocham robić fotki na Instagrama. Oraz tak jak Wam wspomniałam, dużo też relacjonuję na moim Instagramie. Tutaj macie moje fotki. Ale żebyście je bardziej tak obejrzeli, to zapraszam do mojego Instagrama jeszcze raz. Tutaj jest nazwa i wcześniej była. Okej, więc mamy Messenger. Jest to aplikacja, w której no też wiecie, o co chodzi. Kontaktujemy się ze swoimi znajomymi, z rodziną. WhatsApp. Jest to coś podobnego do Messengera, tyle że to nie jest podłączone do na przykład jakiejś innej aplikacji. Messenger podłączony jest do Facebooka, ale o to samo w tym chodzi. Dalej mamy Dropboxa. Dropbox jest to aplikacja, w której sobie przesyłamy jakieś zdjęcia, filmiki i sami możemy tam sobie przechowywać jakieś filmy, zdjęcia. I następnie widzimy folder biurowy. No i tutaj mamy Google Drive, Gmaila, PayPala i aplikacje do banku, także tutaj Wam nie będę pokazywać. Lecimy do kolejnej strony. O, tu mamy kolejne foldery. Tu w folderze dodatki mam takie aplikacje, z których nie korzystam i no nie wiem, czy kiedykolwiek je wykorzystam. Nie wiem, może będę w lesie i się zgubię, to będę miała kompas. No nie wiem, ja z tych, tutaj mam dyktafon, no nie wiem, ja z tych aplikacji nie korzystam, dlatego sobie stworzyłam taki folder i tutaj nie mieszają się, nie przeszkadzają, nie zapełniają tutaj stron. Mamy kolejny folder, to jest drugi folder, z którego nie korzystam. Tutaj mamy aplikację, no nie korzystam. Dalej iMovie. iMovie jest to aplikacja, w której przerabiamy swoje filmiki. Jest to aplikacja na komputer, no i mamy też na telefon. Ale ja z tej aplikacji tutaj nie korzystam. Ale w iMovie przerabiam swoje filmiki, tylko że na komputerze. Następna aplikacja to VideoStar. Tutaj przerabiamy swoje filmiki. O. Tutaj przerabiamy swoje. Boże, co to. Co to jest? No, nie wiem, co to jest, ale jak widzicie, sobie przerabiałam tutaj slow-mo. Jest mega dużo efektów do slow motion i tak dalej. Jakieś wirowania, tu możecie zmieniać kolory filmików i tak dalej. Dużo userów używa tej aplikacji do przerabiania swoich filmików na musicali, także to jest VideoStar. Lively. To była kiedyś aplikacja do robienia live'ów na musicali, ale przez tą aplikację się już nie robi live'ów. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego to jeszcze jest tutaj u mnie. No. Mamy Ubera i to jest bardzo przydatna aplikacja. Jeżeli nie lubicie jeździć komunikacją miejską albo po prostu jej nie ogarniacie, ja może ogarniam, ale czasami jestem zbyt leniwa i mam zbyt mało czasu, dlatego biorę Ubera. A, Uber jest to aplikacja, w której zamawiamy sobie Ubera, czyli samochód, jak taksówkę. Następnie mamy InstaScan. Ta aplikacja to skan i każdy chyba wie, co to jest skan, skanowanie. Także lecimy dalej. Netflix. Na Netflixie oglądamy różne seriale, filmy i bardzo lubię Netflixa. Kto też czasami siedzi północy i ogląda Netflixa, daje łapkę w górę. Następnie mamy Vasco Cam i to jest aplikacja do przerabiania zdjęć, ale spokojnie, nie przerabiam jakoś, nie odchudzam się, nie tapetuję twarzy w tej aplikacji, tylko po prostu zmieniam kolory, żeby były jeszcze lepsze i tak dalej. Okej, i weszłam w tą aplikację, tutaj macie moje zdjęcia.
I tak, mamy, o, wybierzmy sobie te zdjęcia, które dzisiaj zrobiłam. I możemy, o, sobie tutaj troszkę rozjaśnić. To możemy tak zrobić. O. I możemy jeszcze, kochani, zrobić tak. O, już od razu żywsze kolory. Dalej mamy aplikację, która wycina filmiki w format kwadratowy. Następna apka to apka Hollistera, czyli takiego sklepu. Czasami sobie przeglądam, co tutaj mają ciekawego. W niektórych sklepach, jak pobieramy sobie aplikacje, to możemy zbierać punkty i to się mega opłaca czasami. Tutaj mamy kolejną aplikację do przerabiania zdjęć. Akurat ja w tej aplikacji nie przerabiam, tylko odwracam zdjęcia, bo czasami jak robię właśnie zdjęcia aparatem, to lepiej wygląda to z drugiej strony. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, że sobie odwracam. I tutaj mamy apkę Pumatrack. Jest to aplikacja z ćwiczeniami na każdą partię ciała. No. Na razie nie wiem, jak tej aplikacji używać, ale ją mam. Okej, lecimy dalej. Tutaj mamy grę w czółko. Czasami jak jestem ze znajomymi i już się totalnie nudzimy, to gramy sobie w czółko. Czółko to takie jakby kalambury, coś takiego. Następnie mamy aplikację sklepu za full, czyli tak samo jak tam, możemy sobie kupić ubrania i tak dalej. Kolejna gra, co jest grane. W tą grę też często gram ze znajomymi, jak się nudzimy. Tutaj po prostu zgadujemy piosenki. Nie wiem, jeśli bardziej Was to ciekawi, co to jest, to możecie sobie pobrać i zagrać. Dalej mamy Polish Dict i to jest po prostu słownik. No i kolejna apka sklepu, Zalando. Często kupuję na Zalando, ponieważ tam się częściej opłaca, tam są jakieś promocje i tak dalej. Następnie mamy aplikację Firework. To jest coś podobnego do Musical.ly. Nie używam tego, ale po prostu pobrałam z ciekawości. Dalej mamy Pinteresta. Na Pinterestie znajdziemy różne inspiracje. O, tutaj właśnie znalazłam sobie tapetę. Co tutaj mamy? O, jakieś piękne torty, motywacje, piękne rysunki, jeszcze więcej jedzenia, paznokcie. Bardzo lubię tą aplikację. Dalej mamy aplikację RFV. To jest aplikacja, która przewraca filmiki, odwraca i tak dalej. Slide Maker, sama nie wiem, co to jest. A, tutaj robię slajdy. I następnie mamy Crop Video. I tutaj po prostu ucinam filmiki, w sensie nie tnę je, nie robię cięć, tylko po prostu zmniejszam te filmiki i tak dalej, coś ucinam. No nie wiem, co Wam pokazać. O, boomerang się dzisiaj zapisał. To Wam pokażę Crop Video i mamy sobie, o, tak możemy sobie uciąć filmik i tak dalej, potem done i mamy gotowe. No, tak w skrócie. Kolejna aplikacja to Lomix i w tej aplikacji robimy swoje własne komiksy. Tutaj jest moje konto i pokażę Wam jeden. O, tutaj jest po angielsku, także mam nadzieję, że zrozumiecie. To jest mega śmieszne. Wow! Szczerze mówiąc, bardzo dawno tego nie oglądałam, bo dawno to robiłam. No, śmieszne. Okej, dalej. No i mamy już ostatnią aplikację. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ona tutaj jest tak na końcu, na ostatniej stronie, ponieważ ja nigdy nie lubię, jak ktoś ze znajomych, jak bierze mój telefon, to wchodzi w notatki, ponieważ ja tam sobie zapisuję moje prywatne rzeczy, sprawy i tak dalej, dlatego mam tutaj schowaną tą aplikację. No i też nie będę wchodzić w nią, bo chyba wiecie, o co chodzi. Mamy jeszcze tutaj na dole aplikacje, o których zapomniałam, więc telefon, wiadomo, dzwonimy. Dalej jest przeglądarka internetowa Safari. Mamy tutaj SMS-y i Spotify. No i Spotify, chyba każdy wie, co to jest. To jest po prostu aplikacja do słuchania muzyki.
Okej, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie również, jaka jest Wasza ulubiona aplikacja, ponieważ jestem ciekawa i z chęcią poczytam. Okej, widzimy się za tydzień. Za tydzień będzie prawdopodobnie filmik z gościem, także wyczekujcie. Więc do zobaczenia. Mua.